Agata Duda musi mierzyć się niemalże każdego dnia z wielką falą krytyki. O ile sporo komentarzy dotyczących jej postawy jest uzasadnionych, o tyle chamskie stwierdzenia pod adresem pierwszej damy wydają się być nie na miejscu. Niestety, to właśnie z tymi drugimi spotkała się właśnie małżonka Andrzeja Dudy. Agata Duda jest osobą pełniącą funkcje publiczne, a w takim przypadku musi liczyć się z tym, że znajdzie się wiele osób chcących skomentować każdy jej krok. Konstruktywna krytyka nigdy nie zaszkodzi, ale wypowiedzi zawierające wyłącznie ataki personalne, to już zupełnie inna bajka. Kropka. Podczas wizyty w Panamie z okazji Światowych Dni Młodzieży, w stronę Agaty Dudy zostały skierowane bardzo bolesne słowa. W czasie, kiedy pierwsza dama rozmawiała z papieżem Franciszkiem, w jej stronę poleciały bardzo niewybredne komentarze. Kropka. Agata Duda chamsko zaatakowana. Agata Duda uczestniczyła w 34. Światowych Dniach Młodzieży, które dopiero co zakończyły się w Panamie. Na miejscu miała okazję zamienić kilka słów z papieżem Franciszkiem oraz uczestniczyć w mszy wieńczącej spotkanie z młodzieżą z całego świata. Kropka. Agata Kornhauser Duda uczestniczyła w mszy ŚW wieńczącej 34. HDM, a z papieżem Franciszkiem rozmawiała o udziale Polaków w organizacji panamskiego wydarzenia. Spotkała się też z załogą Daru Młodzieży, która odbywa rejs niepodległości dookoła świata, można przeczytać na oficjalnym profilu twitterowym Kancelarii Prezydenta. To właśnie pod tym wpisem pojawił się komentarz, który zapoczątkował lawinę bardzo miażdżących opinii dotyczących postaci pierwszej damy. Nie ma pierwsza dama, choć określenie dama pasuje jak świni siodło, napisał jeden z twitterowiczów. Piękne wakacje dla pani Nikt, dodała kolejna osoba. Papież podziękował jej za wspaniałą organizację polskiej klaki. Wróci jachtem czy australijską fregatą? Dopytuje internauta. Druga strona medalu. Nie zabrakło jednak osób, które w dobrym tonie chciały uzyskać informacje odnośnie do podróży Agaty Dudy. Jaki był koszt wyjazdu pani Agaty i jakie wymierne korzyści z tego wyjazdu mają polscy podatnicy? Dopytuje jeden z komentujących. A za co poleciała na drugą półkulę, skoro jeszcze nie uchwalono, że ma dostawać dożywotnio z naszych pieniędzy ponad 13 tysięcy miesięcznie, dołącza kolejny zaciekawiony twitterowicz. Znaleźli się również internauci, którzy postanowili bronić dobrego imienia Agaty Dudy. Pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej, pani Agata Kornhauser Duda, to wielka dama. Połączenie elegancji, uroku, czaru z prostotą. O wyjątkowej wrażliwości i delikatności. Działa sercem i patrzy przez serce. Dlatego jest kochana przez Polaków, skontrowała wielbicielka pierwszej damy.